Czy zastanawialiście się, dlaczego Anko stała się tak... pulchna w Boruto? Ja też nie, dlatego przedstawię wam moją teorię na ten temat. Zapraszam. W pierwszej serii, jak i w Shippudenie, wyglądała no... całkiem sexy. Była szczupła i szybka, więc co się stało? Pierwszym powodem, dlaczego jest teraz taka pulchna, to jest uzależnienie od słodkości, a samo jej imię i nazwisko jest odniesieniem do słodyczy. W zasadzie teraz sama wygląda jak jedno wielkie dango. Po drugie, poza Boruto była ona aktywnym ninja i, że tak powiem, udzielała się fizycznie. Musiała biegać, skakać, robić fikołki, salta, skakać na spadoch... Nie, to ostatnie to nie. Ale wiecie, o co mi chodzi, musiała po prostu dużo robić, więc w jakiś sposób spalała te kalorie. Dużo osób w Naruto wręcz kocha Dango, chociażby Tobi, jednak Anko jest wymieniona samym imieniem i nazwiskiem, jako ludzkie odzwierciedlenie tego jedzenia. Na tym obrazku widzicie, jak Anko sama zaprasza drugiego grubaska, którym jest Chocho, na Dango i Anmitsu. Anmitsu, jeśli nie wiecie, jest to japoński deser, więc Anko sobie nie próżnuje. Shonen Jump Data Book pokazuje, jakie jej uzależnienie było wielkie. Potrafiła zjeść 13 090 kalorii jednego dnia. Składała się na to m.in. zupa fasolowa oraz właśnie dango. Potrafiła zjeść aż 53. Jest to ekwiwalent 4-dniowego zapotrzebowania kalorycznego przeciętnej dorosłej kobiety. No nieźle. Żeby spalić te kalorie, musiałaby biegać, uwaga, uwaga, 18 godzin. W każdym razie i tak jest to dla nas zagadką, co robiła przez pierwszą serię oraz Shippudena, że utrzymywała taką ładną figurę, no ale musiała nieźle trenować. Póki co jest to tylko teoria i może później w Boruto dowiemy się, dlaczego taka się stała, jednak myślę, że to, co wam przedstawiłem, jest bardzo prawdopodobne. Większość ludzi za czasu pokoju w świecie Naruto rozleniwiło się i prawdopodobnie nie inaczej było właśnie z Anko. Dokładając do to właśnie jej upodobania słodyczowe i pierdzielanie za czterech, dosłownie. No i to, że teraz nic nie robi, tylko chodzi sobie, nie wiem, pomaga w szkole, w tym Boruto czy cokolwiek. No to stała się taka, jaka się stała. No i cóż, to by było na tyle w tej teorii. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. To już na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć.